Co by się musiało stać, abyśmy nie mieli na półkach sklepowej takiej ilości marek, takiej ilości produktów? Prawdopodobnie musiałoby się stać to, że wybory byłyby podyktowane użytecznością. To znaczy kupowalibyśmy produkty ze względu na to, co one dla nas robią. Czyli ze względu na tak zwane core value, czyli użyteczność właśnie. A wtedy jedno mleko by wystarczyło, bo użyteczność mleka, które widzisz na półce sklepowej, użyteczność mleka jest taka sama, niezależnie od tego, jaki karton wybierzesz. Tak? To jest to samo mleko, które ma tą samą funkcję. Tak? Wlewasz to do płatków, czy też do kawy. Tak? Wystarczyłoby jedno mydło, które myje i się pieni, ponieważ każde mydło myje i się pieni. One mogą pachnieć inaczej, ale no, to jest kwestia jakaś taka subiektywna. No ale nasze wybory nie są racjonalne. Powody, dla których kupujemy rzeczy, nie są związane z użytecznością. Nasz związek z rzeczywistością nie jest obiektywny i o ile my lubimy o tym myśleć, że podejmujemy racjonalne decyzje, o ile lubimy racjonalizować nasze decyzje, tak często one racjonalne nie są, albo po prostu powodem, dla którego ktoś kupujemy, jest coś innego niż użyteczność, też funkcjonalność. Tak? Niektórzy kupują znacznie droższe mleko tylko dlatego, że pochodzi od krowy, która pasła się po bezkresnych pastwiskach, sobie żyła dobrze, stała sobie na słonku, więc miała dobre życie i to jest zgodne z naszymi wartościami. No albo kupujemy jajka od kurki, która miała na łapce założony tracker i na naszych jajkach jest nadrukowana liczba kroczków, które ta kurka przeszła, zanim złożyła dla nas to jajko, bo i takie produkty już się pojawiają. Tak? I my dzięki temu wiemy, że ta kurka biegała sobie wolna po łące, nie była zamknięta w klatce. I to chyba wystarczy jako wyjaśnienie, dlaczego istnieje tyle marek, bo powody, dla których kupujemy, nie są związane z tym, co to dla mnie robi. Każde jajko zrobi dla mnie, czy dla ciebie dokładnie to samo, ale ja nie chcę, żeby zwierzęta były męczone, w związku z tym kupuję te droższe jajka od kurki, która mogła sobie swobodnie biegać. Nie ma nic racjonalnego w kupowaniu jeansów marki Diesel, skoro za te same pieniądze mogę kupić 5 czy 8 jeansów innej firmy, ale nie kupuję jeansów firmy Diesel ze względu na to, że one jakoś lepiej będą leżały na moich, na mnie, tylko dlatego, że to jest narzędzie ekspresji tego, kim jestem, w co wierzę, jaki jestem. Więc powody, dla których kupujemy, są często związane z naszymi wartościami. Często kupujemy ze względu na to, że dołączamy do klanu ludzi podobnych do nas, jak w przypadku marki Harley Davidson. To jest motor, który jest narzędziem ekspresji, o kim jesteśmy, w co wierzymy i dzięki niemu dołączamy do pewnego klanu ludzi podobnie myślących. Często chodzi po prostu też o transformację, za którą płacimy. Tak? U fryzjera mamy typową transformację. Wchodzę, wyglądam jakoś, wychodzę odmieniony i lepiej się czuję. I ten cały proces, ten sposób przeprowadzenia tej transformacji może różnić zakłady fryzjerskie, kiedy płacimy za to doświadczenie związane z naszą transformacją. Więc tyle marek istnieje, a w każdej kategorii istnieje ich bardzo dużo, dlatego że nasz związek z rzeczywistością nie jest taki obiektywny, jak nam się czasami wydaje.